Hej kochani, to tak na początek, później będzie prawdziwa część filmu, natomiast to dogrywam, ale daję to na sam początek. Niestety w niedzielę nie będzie live'a. W niedzielę nasza firma, czy restauracja jedzie na imprezę, czyli restauracja będzie na imprezie dla Polonii. Może nie tylko dla Polonii, będziemy propagować polskie jedzenie, polską kulturę. No i niestety no nie wrócę, nie dam rady wrócić na live'a. Prawdopodobnie nie zdążę. Chyba że go zrobię z hotelu tam. No zobaczymy. No dobra, a teraz idziemy już do tego, co wam nagrałem i miałem puścić tylko tamto. No to będzie teraz, nie? A, jeszcze wam pokażę, jeszcze wam teraz wkleję spocik reklamowy, który jest odnośnie tej imprezy. Także zapraszam. I jeszcze wam teraz pokażę, przed tym spotem pokażę wam, jaką ładną pogodę mamy. Jak ładnie u nas. Słońce znowu daje ostro. Akurat po raz jesty. Okej, jadę do domu zmontować wam ten film. Dzień dobry! This is Piotr Pojusien. And this is Tina. We would like to invite the people of Shenzhen and area, as well as our friends and colleagues, to the cultural and business networking event, the Polish Picnic. Poland is one of the biggest countries located right at the heart of Europe. You probably don't know much about its culture and people, so this event is a great opportunity to find out more. The Polish Picnic is going to take place on Sunday, November 13th at Residence G, located in Nanshan at Dongbin Lu. We are going to kick off at 2 p.m. You don't want to be late. You will learn more about Poland and meet new friends. We also prepare a lot of activities for you. Piano and Flute Duo by Katarzyna Borek and Ela Boleńska. Party Beats by DJ Piro and DJ Setter and Polish saxophonist. Secondly, we've prepared for you an art exhibition made by Marcin Porebski, Polish artist, together with his wife Agnes Bao. It's going to be displayed exactly in this space over here. Except for that, we have an exhibition about Poland where you'll be able to learn more about our country. At the Polish Picnic, you will enjoy free snacks buffet, Polish beer and traditional Polish sausage kabanos. You can also purchase Polish gingerbreads, Polish barbecue, free flow of drinks and other Polish delicacies. In a traditional Polish party, after food and drinks comes fun. We are going to teach you one of our national dances called Polonez. After that, we'll play some games and have a lucky draw. And stay tuned because we have some awesome prizes from our fantastic sponsors. Our prizes include meat, cosmetics, books, sportswear, and even travel coupons. Everyone has the possibility to win something. If you want to stay in Shenzhen for a night, Residence G offers special prices for all those attending the Polish Picnic. You are probably going to arrive by car, taxi, or metro. Let us show you the way by taking the ladder. Arrive to Nanyo West Station and take exit D. Cross the street to your right. You will see a big letter G above the building ahead. Move in that direction. If you are coming by taxi, it will take you right at the entrance door of Residence G. Take a lift up to 11th floor. Next, you will need to take the stairs to the lower levels. Congratulations, you arrived to the destination. The event will be held right over here. We are looking forward to seeing you at the Polish Picnic on November 13th at Residence G. There is a limited number of tickets, so better book it in advance. Do zobaczenia! We would like to sincerely thank all of our sponsors and supporters.
Poranek. Czas na kawę. Co tam chłopcy robią? Szykowanie. No dobra, ja kawkę wypiję. O, komar gdzieś tu lata. Rewelacja jak diabli. Przesiadłem się w Jeepa. Mówię, pojadę i zatankuję w końcu. Trzeba go ruszyć. No i co? Pojechałem na jedną stację benzynową, zamknięta. Pojechałem na drugą, zamknięta. I teraz jadę na trzecią. Mam nadzieję, że dojadę. To chyba już wolę elektryka, którego sobie zatankuję, kurczę, w domu na dole. No okej, jedźmy. Przerzucę wam na drugą stronę, może się uda. Ale jak tak jedziemy, bo ostatnio nie mam niestety czasu na zrobienie jakichkolwiek filmów, to wam trochę ponakręcam tylko, a to BYD busik elektryczny. Ostatnio słuchałem i nawet się przyznam wam, że nagrałem informacje, nagrałem film, ale go nie wysłałem. Wiedziałem, że jak go nie wyślę na gorąco, to wam go, to go nie wyślę. Taki bardzo emocjonalny był. Słuchałem ostatnio jednej naszej polskojęzycznej vlogerki. Vlog. No i po prostu aż mi się napocisnęło na myśl, jakie pierdoły można opowiadać i jakie rzeczy można wyłuskiwać i zmieniać fakty pełne. No i co mam zrobić z panem busem, kurde? Pan bus się zatrzymał, bo pewnie wypuszcza sobie kolegę albo koleżankę i teraz nie wiem, co on robi. Bo na pewno tu nie ma przystanku. Nie wiem, co on robi tutaj. Naprawdę nie wiem, co on robi tutaj. No ale wracając do tematu. No po prostu takich pierdół to nie słuchałem, powiem wam szczerze, już od bardzo dawna. A rozmowa tyczyła się niby siedmiodniowego tygodnia pracy w Chinach. I widzę, że ta pani zupełnie jest oderwana od rzeczywistości, nie mówiąc o tym, że śmie nazywać się, znaczy wymyśliła sobie, że ona już w tej chwili, to ona się bardziej czuje już, że ona się bardziej czuje już specjalistą w tej sprawie, czyli w sprawie chińskich, czuje się wręcz fachowcem. No więc, kochani, nie ma żadnego siedmiodniowego dnia pracy w Chinach. W Chinach jest, i to konstytucyjnie, 40-godzinny tydzień pracy. 40 godzin, dla jasności, to jest 5 dni po 8 godzin. Chyba że się komuś matematyka w szkole gdzieś tam zawieruszyła. No ale nie sądzę, żeby w takim wypadku aż tak daleko mogła zajść, studiując. I muszę wam powiedzieć, że ludzie pracują po więcej godzin. Oczywiście, że pracują po więcej godzin.
my w Polsce też mamy ludzi, którzy pracują po więcej godzin. Moja córka pracuje. Brawo, ale kurde, żebyście nie widzicie go tutaj z lewej strony. Słuchajcie, nie nagram wam. Nie mam jak obrócić kamery, mam obrócił. Siedzi, gapi się na mnie i se wyrywa włosy do nosa. Dobra, wracając do tematu. Słuchajcie, nie ma... Pracują po więcej godzin, jak najbardziej. Moja córka pracuje 16 godzin dziennie. Prowadzi własny biznes, ale każdy kto chce polepszyć swój jakiś tam status, chce mieć więcej pieniędzy, chce zarobić więcej, to każdy pracuje więcej godzin. Jak sobie wyobrazić możemy sytuację, że mamy ojca rodziny, ma żonę, ma dziecko, żona załóżmy nie może pracować, no to w jaki sposób ci ludzie mają wyżyć z jednej pensji i nawet tych 500+. No jest to niemożliwe. Każdy Chińczyk nie, że jest zmuszony przez to, że nie ma z czego żyć, na zasadzie nie ma na jedzenie, tylko jest to już jakoś tak genetycznie ustawione. Każdy Chińczyk woli pracować niż siedzieć przed telewizorem z butelką piwa. Tacy są Chińczycy. U mnie pracownik, spawacz, który naprawdę nie jest jakimś specjalistą bardzo, bardzo mocnym, wyuczył się w jednym spawie, tak jak maszyna, spawa tylko praktycznie punktowo leci cały dzień. Zarabia ponad 7000 RMB miesięcznie na rękę. Do tego dodatki i inne pierdołki, to mamy jakieś 7900. Wyłączył się telefon, musiał się schłodzić, mam go tak ustawionego. Na szybie było za gorąco i nawigacja jeszcze chodziła. No więc wracając do tematu, zarabia te 7900 RMB na rękę. Ma zapewniony pokój z klimatyzacją u mnie w fabryce. I kochani, po pracy, oni pracują na zasadzie, jest 4 godziny pracy, 2 godziny siesty i 4 godziny pracy. I on później sobie robi siestę, 1 godzinę, zrobił sobie wózek taki elektryczny, kupił taki trójkołowiec, przerobił go i kochani, jedzie na nockę wieczorem, znaczy to jest tak do godziny 24, do pierwszej w nocy i handluje szaszłykami. No, takie chińskie jakieś robi rzeczy. Dlaczego? Bo Chińczycy, kochani, mają taki plan, że póki są młodzi, muszą zarobić dużo kasy. Druga sprawa, pani Lu, która była w tamtym reportażu przytoczona. 50-letnia pani Lu, która mieszka na wsi i opiekuje się dziećmi swoich dzieci, czyli opiekuje się wnukami. I ta pani Lu jedzie na 4 miesiące do firmy Foxconn na tak zwaną pracę zleconą, na kontrakt, bo cóż ona może innego zrobić, po to, żeby zarobić pieniądze. Kochani, czyli co? Opiekuje się dziećmi, wnukami, ale przez te 4 miesiące się nie opiekuje wnukami, tak? W takim wypadku kto się wtedy opiekuje tymi wnukami? Dziadek, a dziadek nie jedzie, tak? No to czyli tylko jedzie babcia. Słuchajcie, bardzo mi przykro, ale takie pierdoły to opowiadać można dzieciom. Owszem, jedzie. Jak najbardziej jedzie. To nie jest kwestia, że nie jedzie, tylko kwestia jest, w jaki sposób to przekażemy. Jedzie, bo chce mieć więcej kasy, czy jedzie, bo musi, nie ma wyjścia, bo jest tak biedna, że jeżeli nie zarobi, to umrze z głodu. To są dwie różne sytuacje.
Nie wiem, dlaczego pojawia się taka narracja i po co to jest zrobione, i po co się w ogóle takie rzeczy w ogóle w ten sposób wyciąga. No, myślę, że jedyną kwestią to jest kwestia oglądalności, kwestia klikalności i kwestia kasy, która przychodzi z YouTube'a. No bo innej możliwości ja po prostu tutaj nie widzę. Otóż, kochana koleżanko, ja prowadzę firmę, moja żona prowadzi firmę i gdybyś troszeczkę poczytała, to nie gadałabyś głupo, że czegoś w kodeksie pracy nie ma. Nie musi być czegoś w kodeksie pracy, jeżeli masz to zagwarantowane konstytucyjnie. I zastanów się zawsze nad formą, w jakiej przekazujesz daną informację. No i co, kochani, no to by było chyba na tyle z tego tematu. No jeszcze wam może powiem jedną rzecz, która jest bardzo ważna. W żadnym kraju, który znam, w żadnym kraju nie ma takiej ochrony pracowników, jaka jest w Chinach. Tutaj za przeproszeniem będzie wasze słowo i czyjeś słowo, pracodawcy słowo i pracownika słowo, pracodawcy słowo się nie liczy, liczy się pracownika słowo. Dlatego firmy i właściciele firm instalują bardzo dużo kamer. Kamery są prawie na każdym jakimś tam miejscu. Później otrzymujecie filmiki takie śmieszne, że ktoś tam rękę włożył pod maszynę i ona mu tam ucięła rękę, że kogoś tam wkręciło w tokarkę. No a jak myślicie, dlaczego są te kamery i co by było, gdyby nie było tej kamery i tego gościa by wkręciło w tą tokarkę? To ja wam powiem, co by było. Pracodawca becalowałby całe życie, chociaż i tak prawdopodobnie będzie musiał zapłacić, ale becalowałby całe życie na emeryturę tego gościa i jego całej rodziny. Tak mocno jest w prawie chińskim chroniony pracownik. Podobna sytuacja jest również podczas jazdy samochodem. Jeżeli ja jadę samochodem, a będzie taki, o tam, gościu na takim motorku jechał i ten gościu na tym elektrycznym motorku, mimo że ma tam drogę, którą jest specjalnie dla niego przygotowana, ona jest tam po prawej stronie oddzielona, zwróćcie uwagę, teraz będzie ją może lepiej widać, prawda, to jest tylko dla niego, dla pojazdów jedno takich, no, dla rowerów tam elektrycznych. Kochani, nawet gdy on będzie jechał tym pasem, nawet gdy wyjedzie mi celowo pod mój samochód, to ja będę płacił. Będę zobowiązany do płacenia. Dlaczego? Bo ja jadę dużym samochodem, ja jadę ciężkim samochodem, ja jestem bogatszy od niego, bo mnie stać na samochód. O, mamy czynną stację. I dlatego ja będę płacił. No, takie są realia. Tak to jest w Chinach, dlatego mamy w Chinach bardzo dużo sytuacji takich śmiesznych filmików, może kiedyś wam wyłapię, jak to się ludzie niby rzucają pod samochód, że niby samochód ich potrącił, niby ich tam puknął, zahaczył czy tam coś. No dobra, koniec na ten moment, bo się idę zatankować. Gdzieś mi się nie nagrał jeden klip, kochani. Gdzieś go wcięło. Ale to nic, to kawałeczek mojego biura. Dla niepocieszonych, że nie pokazałem tego nowego biura, które musiałem stworzyć do obsługi klientów. Kochani, no na razie wam nie mogę pokazać, nie? Za dużo tam towaru i cały towar strasznie mocno umetkowany i rozpakowany na zasadzie, jakie to są towary. Także będzie czas, spokojnie, będzie czas. Może teraz zaraz będzie koniec wysyłek, bo
klienci nie chcą jakby wysyłek już w tej chwili do końca przez jeden miesiąc, bo chodzi o to, żeby towar doszedł zaraz w styczniu, a koleją dojdzie szybciej. Morski wysyłamy, ale morski to tutaj się nie zbieram tutaj morskiego, a kolejowy tutaj zbieram. Także będę miał czas, to będzie pusto, to wam wtedy pokażę. Ok, wracam do restauracji. Jeep zatankowany, rzeczy sprawdzone. Musiałem baterie z pilotów kazać pousuwać, bo nie mogą iść koleją też. No i jeszcze raz, no co? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bawcie się dobrze i trzymajcie się ciepło. Dzisiaj do fryzjera pójdę, bo jestem już zarośnięty jak małpa. To już tu jeszcze wam nie mówiłem. Zaraz wam pokażę, jeszcze wam pokażę coś. Pokażę wam nowy piec. Kupiłem nowy piec do pizzy. 550 stopni jedzie. Nie ma problemu. Także teraz już na profesjonalu to idzie. Także ja się z wami żegnam. Miłego dnia życzę. A zaraz tutaj po moich pożegnaniach będzie kawałek pokażę wam ten nowy piec. Na razie, cześć. No i mamy piec do pizzy. O porządnej mocy i porządnej temperaturze. A teraz mnie czeka podłączenie prądu. 380 V. Kurde, zobaczcie, pękły kafle. Ściana pracuje. Ok. Za podłączenie prądu powiedzieli mi na polskie 800 zł. Materiał mnie kosztował 100 zł i godzina pewnie mojej pracy. Do roboty. No i zamontowany piec. Podłączony. Jeszcze tam muszę zakryć tylko skrzynkę bezpiecznikową. Teraz się wypala. Testowanie. No ale tutaj to mam. Na jednej piecu mogę włożyć w tej chwili 4 dziesiątki, a na tamtym, co miałem, na dwóch piecach tylko 2 dziesiątki. Także 4-krotnie powiększyłem możliwości. No nie zajęło mi to pół godziny, tak jak mówiłem, zajęło mi to 1,5 godziny. Jeszcze muszę tylko pomyśleć tutaj o tym, żeby to jakoś mocniej odizolować, bo w tym miejscu tak 50 cm od pieca czuję ciepło. Ciepło, no. No dobra, no, wypalimy, zobaczymy. Niech się wyjara, zobaczymy jak temperatura pójdzie. Na razie mamy temperaturę. Nie mamy jeszcze 200 stopni. Wolno się rozgrzewa, no ale nie oczekujmy tutaj wariactwa jakiegoś. O tyle mi się podoba, że ta firma, która robi to, no robi to jakoś logicznie, tak? Nic nie jest ofoliowane, wszystko pościągane. Zobaczymy tylko, kiedy się to odklei, no ale to już druga sprawa. No okej. 10 godzina, mogę jeszcze 20 minut, żeby się to rozgrzało i do domu. Gdzieś tam widzę moją córeczkę. Smutna, jak po chińsku gadają. Jak się tu z Chińczykiem dogada? Don't see me non stop. Hmm.
not happy. A ja się, kochani, z wami żegnam. Do zobaczenia. Może mi się uda zrobić... O, tutaj jeszcze mamy kawałek Emily z końcówki dnia. Może mi się uda zrobić jeszcze tego live'a z tego hotelu. Zobaczymy. Niby do 5 ma być... Do 19 ma być live. Do 19 ma być... Przepraszam was bardzo. Do 19 ma być impreza, no ale później jakieś tańce, balety, zabawy. Jak się to skończy w miarę tak, żebym jeszcze w spokoju mógł coś tam z wami pogadać, to sobie z wami pogadam. Tutaj, o, zobaczcie, jak ładnie się pakują. Da się zapakować wszystko. Także, kochani, miłego dnia życzę wam, spokojnego, do zobaczenia. Może jakoś nam się uda w niedzielę powalczyć z live'em. Okej, trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia.